No, i internetem wstrząsnęła informacja. Polski Związek Eksploratorów na obradach, którego ostatnio byłem, dostał zaproszenie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Departamentu Ochrony Zabytków. Bezpośrednio do pana Jacka Wielgusa, prezydenta tego stowarzyszenia, zostało wysłane pismo, że 11 maja 2018 roku odbędzie się spotkanie w naszej sprawie albo w sprawie ustawy, no bo nie wiadomo, co dokładnie będzie tematem spotkania, tego nie wiemy. Miejmy nadzieję, że jest, jest to w określeniu spotkanie konsultacyjne, to znaczy, że będziemy pewne rzeczy konsultować. Mam nadzieję, że to będzie konsultacja i da się coś ustalić ciekawego. Ja, jako wolny strzelec z ramienia takich samotnych wilków jak wy, po prostu będę się wypowiadał. Bardziej patrzę z poziomu Kowalskiego na to wszystko niż z poziomu jakiegokolwiek stowarzyszenia, bo po prostu, tak jak wiecie, ja nie należę do stowarzyszeń, bo po prostu tego nie lubię. Nie uznaję takich rzeczy. Jeśli muszę gdzieś należeć, to muszę. Natomiast to nie oznacza, że jestem przeciwko, to nie oznacza, że jestem w opozycji. To nie oznacza, że nie będę wspierał pozytywnych działań, podkreślam pozytywnych działań na rzecz po prostu zwykłych ludzi, bo myślę, że takie związki i stowarzyszenia naprawdę sobie już świetnie radzą i robią świetne rzeczy, ratują zabytki. Także myślę, że to będzie jakby pewna, pewna informacja dla nas z mojej strony, po prostu i tyle. Ja opublikowałem swoją informację na swoim profilu. Ja po prostu też dostałem takie zaproszenie. Domyślałem się, że tak może być, choć niekoniecznie, jak widzicie. Miałem gwarancję, że po prostu takie zaproszenie dostanę, że zostanę zaproszony, bo to nic nie znaczy. Ja jestem pojedynczą, zwykłą osobą, jestem zwykłym człowiekiem, zwykłym YouTuberem, który nie ma jakiejś szalonej wiedzy jak moi koledzy z Polskiego Związku Eksploratorów, którzy naprawdę mają wieloletnie doświadczenie i oni tego nie kryją, ja też tego nie kryję. Ja jestem amatorem, po prostu który interesuje się sprzętem, interesuje się historią i to jest moja pasja, moje hobby. Nie jest to jakby element mojego życia. Ja nie żyję z tej pasji, ciężko zresztą żyć z tej pasji, to jest jakby temat na odrębny odcinek, natomiast no, jest to jakaś przyjemność, z której nie chciałbym zrezygnować, jest to rzecz, która wypełnia moje życie od pewnego czasu, no i myślę, że warto walczyć o takie rzeczy dla nas wszystkich, żebyśmy po prostu mieli jakąś szansę, no po prostu jakąś godność zachować w tym wszystkim, bo to, co jest zostało zaproponowane w tym momencie od 1 stycznia, jest moim zdaniem absolutnie nie do przyjęcia w tej formie. I to nie jest kwestia już ochrony zabytku, bo to zupełnie nie ma tego na celu, tylko jest to jakaś kwestia odbierania wolności obywatelom. I ja myślę, że obie strony są w stanie się dogadać. Historia Polski, zabytki też z tego mogą w bardzo dużym stopniu skorzystać, no tylko musimy wyjść naprzeciw, no tylko muszą być jakieś konkretne rzeczy powiedziane. Ja będę się starał posiłkować moimi kolegami, jeżeli nie na tym spotkaniu, to na innym, bo zostałem sam zaproszony. Ale myślę, że na pewno na tym spotkaniu także ze strony PZT będą ludzie, którzy staną po mojej stronie. To ja już wiem po ostatnim spotkaniu. Zobaczymy, jaka będzie delegacja, ile będzie osób. Ja tego nie wiem, kto z PZT dokładnie będzie na tym spotkaniu. To ustali już PZT według jakichś swoich wewnętrznych ustaleń i struktur i tak dalej. Pewnie oni ogłoszą taką listę kandydatów, albo dowiemy się po prostu. Także e, obserwujcie wszystko na bieżąco. Ja jestem dobrej myśli cały czas, tak jak to powtarzam wielokrotnie w filmach. Mam nadzieję, że wreszcie coś się ruszy, a przynajmniej będziemy wiedzieli, co nas po prostu czeka, bo pamiętajcie, że tam na górze też siedzą ludzie. Ci ludzie są tacy jak my, ale też niektórzy nie są tacy jak my i niektórzy też mogą być przeciwko. Myślę, że to jest wszystko kwestia dogadania, bilans zysków i strat, i jakichś propozycji konkretnych i tyle. Myślę, że jedna i druga strona musi iść na ustępstwa. To się nie może skończyć w ten sposób, że na przykład my się poddamy, albo podda się druga strona, w co nie wierzę. To jest raczej mało prawdopodobne. Natomiast trzeba za, zachować taki wariant, który będzie po prostu mega korzystny dla naszej historii, dla naszych zabytków, które są poniewierane od kilkudziesięciu lat, jak nie więcej. E, są nieszanowane, to wszystko jest gdzieś polepione drutem, tak jak ja to nazywam w swojej. W swoim zawodzie to jest druciarstwo, lepienie na plaster po, po prostu pewnych rzeczy, nieprofesjonalne podejście i myślę, że pora jest z tym skończyć. Także, kochani, obserwujcie, pomagajcie, cały czas pomagacie zresztą, dzwonicie, piszecie i to jest dla mnie dużo, bo wiele osób naprawdę dostarcza mi wiele ciekawych informacji i tak naprawdę, gdyby nie wy, to ja bym nie był w tym miejscu. Taka jest prawda i nie ma się co zupełnie oszukiwać i koloryzować.